No zobaczmy, kolego. Mam nadzieję, że mi tam tutaj dasz nam trochę mięsa. 28 minut. Lecimy. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i dzisiaj oczy całego internetu skierowane są w moją stronę. W tej sprawie padło zbyt dużo kłamstw, zbyt dużo oszczerstw, a ja nie chciałem przygotowywać pochopnie tego materiału, dlatego tak długo trwała moja odpowiedź. Chciałem ten materiał poprzeć dowodami, faktami, aby był jak najbardziej rzetelny i żeby oddawał prawdziwe oblicze tego, co wydarzyło się między rokiem 2017, kończąc na dniu dzisiejszym. I zanim przejdziemy do wszystkich kłamstw i oszczerstw skierowanych w moją stronę, chciałbym również się odnieść do prawdziwych wydarzeń, które miały rzeczywiście miejsce i przeprosić moją byłą dziewczynę Karinę Pochwałę w szczególności, bo to jej wyrządziłem najwięcej krzywdy i to ona zasługuje jak najbardziej na przeprosiny z mojej strony. Z Kariną poznaliśmy się 7 lat temu na studiach dziennikarskich i pierwsze 4 lata związku były naprawdę cudownie, cudownie wspominam ten okres. Ja byłem idealnym chłopakiem, ona była idealną dziewczyną. Kochaliśmy się, dbaliśmy o siebie. Drugiemu nie pozwoliłoby nigdy zrobić No krzywdy. ja też. Jest jakieś takie. Byłem idealnym chłopakiem. On już wtedy był, rozumiem, po tych oszustwach, tak? To już oszukał tych dzieciaków, więc jakoś to średnio chce mi się wierzyć. Ale spoko, dla siebie może byli zajebiści. Ale wszystko zaczęło się psuć. Wszystko zaczęło się psuć w momencie, kiedy powstał kanał Lord Kruszwil, kiedy stworzyłem Marka, kiedy Marek zaistniał. No i tutaj już mamy takie, wiecie, stworzyłem Marka. Prawda jest taka, że kanał Lord Kruszwil, no to jest praca i Marka, czyli Kruszwila i kamerzysty. Nie można powiedzieć, że kanał Lord Kruszwil na przykład by dobrze działał bez kamerzysty, albo żeby dobrze działał bez Marka, bo tu nie ma, że stworzył Marka. Marek też miał to swoją specyficzny wygląd, specyficzny styl wypowiadania się. I ludzi jakby to zaczęło od razu drażnić. Co to kurde jest za gość? Przecież on na początku miał te swoje filmy, że pokazywał ten swój dom, te swoje samochody, później kąpał dziewicę w mleku. I gdyby, wiecie, był jakiś inny gość, to może by to nie siadło. Więc ja bym nie mówił tak, że stworzyłem Marka. Jakby to był projekt, ja bym powiedział nawet, że tam było wkładane 50 na 50, no. W internecie. Na samym początku sprawa nie wyglądała jeszcze tak tragicznie. Na samym początku zauważałem jeszcze Karinę, ale z dnia na dzień wszystko zaczynało wymykać się spod kontroli. Bo ci Sława, odjebało pieniądze, sławno. chęć dominacji, chęć bycia najlepszym przeważyła i przestałem zauważać Macie dziewczynę, jeszcze tego która ankietę? oddałaby za mnie życie, która kochała mnie, która czekała zawsze na mnie, kiedy skończę nagrywki. Gniłem. Z każdego dnia gniłem w środku. Byłem dla niej coraz gorszy. Z dnia na dzień byłem coraz bardziej obojętny w jej stronę. Po pewnym czasie zacząłem ją zdradzać. Po pewnym czasie zacząłem ją zdradzać, bo wybrałem łatwiejszy Nie wiem, Kicia, o co chodzi z tym blurem. sposób. Wybrałem Ale faktycznie, macie rację, bo na 1,25 i ja tak jakby było normalnie, nie? Jakby wolno mówi trochę. dziewczyny, których nie interesowało to, jak ja się czuję, tylko interesowała popularność i imponowało im to, a mi również to w pewnym stopniu imponowało i był to łatwiejszy sposób niż zadbać o swoją dziewczynę, którą się kiedyś kochało. W pewnym momencie stałem się naprawdę, naprawdę zepsutym, zgniłym w środku człowiekiem, pomimo tego, że wiedziałem, że mam przy sobie osobę, która oddałaby za mnie życie. Dopiero w ostatnich 8 miesiącach zauważyłem swoje błędy. To było jakoś 8 miesięcy temu, zauważyłem swoje błędy. Zobaczyłem, co robię z Kariną, w jakim stanie się znalazła, jak bardzo z nią źle jest. I postanowiłem ją wypromować, bo też nie chciałem zostawić ją z niczym. Ja pierdolę. Powiem wam, że ja zostałem na jakimś tam etapie YouTube'owym. Nie wiedziałem, że teraz tak jest. A tam byłem chujowy dla dziewczyny, więc postanowiłem wypromować jej Insta. Wtedy się wyzerowały moje winy. Widzicie? Kurde, to jest motyw. Ja też nie chciałem dopuścić do sytuacji, w której Kalina zostanie na lodzie. I pomimo tego, że dzisiaj wiem, że zrobiłem błąd, pomimo tego, że nie mogę cofnąć czasu, nie mogę. Czyli wiecie, kochanie, sorry, wiesz co, albo przychodzi na przykład dziewczyna do chłopaka i sorry, zdradziłam cię z autobusem, kurczę, nie można powiedzieć, z autobusem czarnoskórych.
Ile razy mam cię oznaczyć na Instagramie? 3, 4? Nie, no z autobusem ilu ich było? 30. No to, no, 3, no to z 6 razy. I po sprawie. Kiepski żart, ale jestem zmęczony. Zamiast do teatru to oglądam Sylwka. Pozdrów, byku, trenuj ciężko. Zrobić tak naprawdę nic. Mogę powiedzieć tylko przepraszam. Wiem, że to słowo nie będzie znaczyć. Wiecie, bo to jest z takiej piosenki, nie? Ale teraz ta poprawność polityczna i to... Tak naprawdę nic w aktualnej sytuacji. To chciałbym cię przeprosić, Karina, za to, co ci zrobiłem. Wiesz, że byłem dobrym chłopakiem przez pierwsze 4 lata naszego związku. Jeżeli uważasz, że było inaczej, możesz się wypowiedzieć. Jeżeli uważasz, że skłamałem choć raz w mojej wypowiedzi, to możesz się wypowiedzieć, bo naprawdę mi na tym zależy. Naprawdę zależy mi na tym. Wiem, że źle zrobiłem. Wiem, że źle zrobiłem, ale też cię... Dzięki, Shiny. Znaczy, wiecie... Oglądając ten film, trzeba mieć świadomość, że jednak kamerzysta no, ma udowodnione wiele oszustw w internecie. Więc on tutaj też wie, co robi, nagrywając ten materiał. Teraz jest takie typowe korzenie się, przyznanie się do winy, że przepraszam cię, tak zwraca się bezpośrednio do niej, ale jednak na filmie. Co sądzisz o pomyśle Freeze na stworzenie kursu? Opowiadałem o tym, Kinga. Dobra, później o tym powiem. Dzięki wielkie. Ale jakby teraz chcę się zająć tym filmem kamerzysty, a do Freeza mogę przejść później. Uważam, że ty masz większą wiedzę na pozdrawiam. Też nie można powiedzieć, że mam większą wiedzę na temat YouTube'a, bo ja to lubię właśnie jak ci, którzy osiągają sukces, to ci mogą być traktowani, że mają większą wiedzę. A trzeba przyznać, że na polskim rynku i w tym czasie, w tym jak teraz działa algorytm Freeze ma znacznie większe zasięgi niż ja. No i więc lepiej sobie radzi, więc on jest chyba lepszym specjalistą, tak bym powiedział. I wybiłaś mnie z rytmu, widzisz. A, no właśnie, jeżeli na przykład kamerzysta tak naprawdę chciałby przeprosić tą Karinę, no to by jej wysłał filmik, nie? A on przeprasza na filmiku dramowym. I mówi jakby do niej, słuchaj Karina, jak coś to się do mnie odezwie. To jest trochę takie dziwne. To nie jest takie przeproszenie do niej, tylko to jest takie przeproszenie na pokaz. Podejrzewam, że macie podobne wrażenie. Kochałem i zatraciłem się w tym wszystkim. Zatraciłem się w tym wszystkim i jestem w sytuacji, w której aktualnie jestem. Nagrywam ten film, bo wszyscy chcą mnie zniszczyć. Ale nie o tym. Przepraszam Ciebie, Karina, raz jeszcze za to, co Ci zrobiłem. Dziękuję, że pomimo tego wszystkiego, że zrobiłem Ci to, co Ci zrobiłem, mimo wszystko się za mną stawiłaś. Bo nie musiałaś się za mną stawiać, a mimo wszystko to zrobiłaś. Chciałbym również przeprosić dziewczyny, które kokietowałem, którym dawałem nadzieję na to, że mogą... A czy to przypadek, że Fagata miała 3 głośne dramy? I to w każdym stawia się jako Nie, no ona tak ma, wiesz, że w ten sposób kończy relacje chyba z ludźmi. Tak samo było przecież ze Steve'em. Ale dobra, kamerzysta ma coś za uszami, no wiemy o tym. Tu jest też zabawne, że kamerzysta wysyłał tym 15-latkom zdjęcia swoje nagi i mówił, że je zwiąże, a tutaj mówi, sorry, że was kokietowałem, dziewczyny. Kokietowałem. Sylwek, czekaj, idę się umyć i będę... ...być ze mną w związku, pomimo tego, że otwarcie mówiłem im, że nigdy w tym związku ze mną nie będą, to pomimo tego wiedziałem doskonale, że robią sobie nadzieję na to, że ze mną w tym związku będą mogły ze mną być. Tak przynajmniej te dziewczyny myślały. I nie przepraszam w tym momencie dziewczyn, które wystąpiły... Dobrze, wracamy do prędkości normalnej, bo widzę, że się gubicie na czacie. W filmie u Marka, bo te dziewczyny po prostu szukają atencji. One nie robią tego ze względu na to, że były we mnie w jakikolwiek sposób zakochane. Tamte dziewczyny, których było dużo, dużo, dużo więcej, które naprawdę były we mnie zakochane i które naprawdę skrzywdziłem, po prostu napisały mi prywatną wiadomość, bądź zadzwoniły do mnie, powiedziały mi, że źle się z tym czują i to one zasługują na przeprosiny. Dlatego chciałbym powiedzieć przepraszam. Wiem, że to słowo niewiele znaczy, ale przepraszam wszystkie. Czekajcie, mamy tu jakieś, poczekajcie chwilę, mamy problemy znowu z czatem, ja wiem czemu. Czekajcie sekundę. Możesz wyłączyć internet? Idziemy dalej. Jest prawdziwa, która nas otacza i zatracaliśmy się w tym, bo wiedzieliśmy, że następnego dnia będzie... Technik UPC, donate mi dał, czekajcie. Gdzie jest technik? Już zapiedziałem z kablem z centrali, zaraz będę. Ale widzicie, jaką macie antyreklamę, nie? 15 tysięcy ludzi już zna mój problem z UPC. I co? Warto było?
Trudno jest od sąsiada kabel przyciągnąć? Jak proszę, już od 5 lat? Będziemy musieli wstać i nagrać film. Nagrać kolejny i kolejny i kolejny i kolejny i kolejny Tak, film. ja wiem, o czym mówił ten Najman, ale on w pewnym. Początek jakby jest dobry, tego, co mówi Najman, tylko że później, wiesz, trochę się tam pogubił. Ja w pewnym momencie zorientowałem się, że do niczego to nie prowadzi, ale Marek nie był na tyle twardy psychicznie, żeby powstrzymać się po prostu od brania narkotyków. No ale tu znowu mamy to samo, co pokazał chyba tam na Instastory. Czyli jakby widziałem, że wy broniliście go tym, że Marka, w sensie Kruszwila, że no układał sobie, ale nie wiadomo, czy brał. I tutaj dalej nie ma tej kontynuacji. Oczywiście mam udokumentowane SMS-ami, gdzie prosiłem go o to, żeby przestał. Nie będę robić żadnych screenów, żeby nie osądzono mnie o podrabianie czegokolwiek, dlatego pokazuję wam autentyczną rozmowę. I to lubię, to lubię. I bardzo proszę czat o niewkręcanie, bo jakby tutaj ja widzę, mam teraz zielone światełko i widzę, że w ogóle nie przerywa transmisji, więc bardzo proszę takie żarty, to możecie. Kto tam jeszcze streamuje, taki mniej ogarnięty? Maćkowi z dupy, o, takie żarty możecie robić. A? Gdzie są kluczyki do S5? A to jest samochód jakiś, tak? Niech no ja spojrzę. S5. O, droga ekspresowa S5. Samochód. Audi. No. Ładne. Ono. Jak? Z mini jackiem? Czyli Kruszwil zabrał kluczyki do samochodu. A, bo wy nie widzicie, poczekajcie. Do samochodu tego mini jacka. Ja też kiedyś taki miałem na akumulator, bardzo fajny. Dalej. Rozmowę z Markiem Nie no, Kruszelem, żartuję, nic nie mam do mini jacka, na pewno fajny gość. która zostanie zabezpieczona notarialnie z dnia 8 stycznia 2020 roku. Jeżeli walka się odbędzie, rzeczywiście, to pamiętaj, że na innych zasadach się rozliczamy. Nie sądziłem, że kłamiesz aż tak bezczelnie. To co się stało? Jeżeli walka się odbędzie rzeczywiście, to pamiętaj, że na innych zasadach się rozliczamy. Nie sądziłem, że kłamiesz aż tak bezczelnie. Czekajcie, bo jak się pisze z kimś SMS-a, to. Aha. Czyli to są wiadomości od Kruszwila, tak? A to są kamerzysty. Jeżeli walka się. Rzeczywiście, to pamiętasz, że na innych zostaje się rozliczami. Sądziłem, że kłamiesz aż tak bezczelnie, to co się z tobą dzieje. Aha, opamiętaj się póki możesz, bo przy twojej masie ciała zejdziesz na zawał. No tak, czyli to jest na pewno, czyli tu Kruszwil, czyli przez sądy. Jak ty umowę masz podpisaną ze mną, chyba zapomniałeś, a raczej twoi rodzice. Ha, 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 ha. No sam sobie wziąłeś niepełnoletniego gościa do nagrywania i podpisałeś z nim umowę, więc się nie śmiej, że podpisali za niego rodzice, bo to jest normalne, takie jest prawo polskie. Super jest wyśmiać kogoś, bo się urodził później niż ty jest młodszy. No to jest też. Chciałbym normalnego rozliczenia bez oszustw. Przestań w końcu kłamać. Zapominasz chyba, że to ja mam ciebie w szachu, a nie na odwrót. Tak jak myślałeś, że mnie Co tobą masz dzieje? Przykro się na to patrzy, jak na każdym w odcinku jesteś na szachu. furanej. Widzisz, właśnie na podstawie historii Kruszwila i Kamerzysty powstał serial Gambit na Netflixie, polecam. Długo tak nie pociągniesz. Przykro się patrzy, jak lecisz w dół, mimo że to była twoja decyzja. Opamiętaj się, póki jeszcze możesz, bo przy twojej masie ciała zejdziesz na zawał. Wiele razy kamerzysta starał się mnie namówić, ale na szczęście w porę zorientowałem się, że przez to mógłbym pójść na dno. Nienawidzę jak... No ale co to są za dowody? No to kamerzysta pisał. Ej, ty dużo bierzesz, a nie, że Kruszwil to napisał. Jak ktoś kłamie, przestań w końcu wąchać, bo się wykończysz. Ty też. Oczywiście później jeszcze kilkakrotnie wracałem do nałogu, o ile można tak to nazwać. Wracałem do tego nałogu. Gdy miałem gorszy dzień, widziałem w tym ucieczkę. Chciałem się poczuć na fali, chciałem się poczuć super, pomimo że wiedziałem, że bardzo mnie to niszczy, że wyniszcza mnie to od środka, że na następny dzień budziłem się z ogromnymi wyrzutami sumienia, z obrzydzeniem do samego siebie, to pomimo wszystko zażywanie narkotyków było silniejsze ode mnie. Nie umiałem sobie z tym poradzić i nie wiem, co mam wam powiedzieć. To było naprawdę, ale
to naprawdę ciężkie przeżycie dla mnie, bo w pewnym momencie myślałem, że z tego nie wyjdę. W pewnym momencie myślałem, że już jest dla mnie za późno, ale na szczęście zrozumiałem, że przyjmowanie substancji... No tak, mamy 9 minut. 9 minut mamy materiału, kamerzystej mamy tak, że przeprasza swoją dziewczynę, mówi, robi publiczny film, przeprasza niby ją, tak jakby mówił do niej, ale wrzuca to do filmu publicznego. Czyli jest to jakaś tam forma gry. Później przeprasza te dziewczyny, też jak nie przeprosił ich być może no przeprosił też je osobiście. No i teraz mamy, że okej, brałem narkotyki, ale tak naprawdę ja jestem ofiarą, robi z siebie ofiarę. Zobaczymy, co będziemy mieli dalej. I te dowody, że Kruszwil, ja nie twierdzę, że Kruszwil nic nie brał, ale te dowody kamerzysty to są takie, no wiecie, tak jak ja bym napisał, ej, Maciek z dupy to i pokazuję wam rozmowę z nim i ja tam piszę, o ty głupku, tam widziałem, że Rawgorod uczałeś, a on odpowiada, chyba ty. I ja to czytam później i przestałem, że dowód, że to on. No to nie jest żaden dowód, nie? Jakby Kruszwil napisał, że no za dużo chyba biorę, muszę trochę wyluzować, no to wtedy tak, a nie, że kamerzysta mu coś takiego pisze. Więc no tutaj się sprawa nie w ogóle nie rozwinęła tego brania narkotyków przez Kruszwila. Psychoaktywnych do niczego nie prowadzi. Przyznałem się już praktycznie do wszystkiego, do tego, czego zrobiłem, został ostatni podpunkt. Musicie mi dać chwilę przerwy, bo naprawdę wykańcza mnie to psychicznie, wykańcza mnie to mówienie o tym, bo pierwszy raz bezpośrednio otwieram się na kanale, pierwszy raz. Ten film nie jest żadną próbą manipulacji, żadną reżyserką, jest po prostu czystymi faktami, które muszę z siebie wyrzucić, bo chcę z siebie wyrzucić, chcę zrobić spowiedź na tym kanale i chcę po prostu, żebyście wiedzieli, w jakim gównie się znalazłem. Dlatego proszę, dajcie mi chwilę przerwy. I chciałbym... Jakie dziwne zagranie, nie? Ej, wiecie, jest mi ciężko, dajcie mi chwilę przerwy. I łup. Odchodzi i siedzi dalej. Kolejne 20 minut, nieźle. Was ostrzec przed braniem narkotyków, jeżeli mogę zrobić w tej sytuacji coś dobrego. Wiem, że ten film... No mamy znowu te problemy z internetem. Dobrze, postaram się zrobić wam ten hotspot. Powiem wam tak, ja jeszcze przeniosę w ogóle to miejsce do streamowania w inne miejsce, w miejsce, gdzie mogę zrobić internet UPC. I tam będę streamował. I tam będzie bez problemu. Bo tu jest bez sensu, nie? Tu jest bez sensu. Jeżeli wam ścina, to jest, wiecie, przykre aż. Ogląda naprawdę mnóstwo osób, więc chciałbym ostrzec, żeby nie zażywać narkotyków, bo uciekniecie tylko na chwilę, a potem i tak będziecie musieli wrócić do świata realnego. Narkotyki będą was wyniszczać, jeżeli ktoś nie ma głowy. Może faktycznie jak... A może faktycznie to chodzi o tą jakość? Może to ja jestem głupi? Do tego, a większość osób nie ma do tego głowy, żeby kontrolować to w jakikolwiek sposób. Dlatego odradzam zażywanie tego typu substancji. Będzie was to po prostu wyniszczać. Tyle należy się dla tego świata, żebym po prostu, jeżeli mogę kogoś przed tym uratować, jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, to sugeruję mu nigdy nie próbować, bo potem naprawdę jest ciężko wyjść z tego nałogu. Sam przeżyłem... Co myślę, że kamerzysta to na fame to by dał taką stawkę, że fame by poszło z torbami. To na własnej skórze sam widziałem, jak kończą inni youtuberzy, influencerzy, inne osoby ze środowiska. Nie będę tutaj rzucać nazwiskami. Oprócz osób, które rzeczywiście mają tutaj ze mną konflikt i żeby przedstawić też moje spojrzenie na sytuację, no niestety wciągnęliście mnie w to, więc będę musiał w jakimś stopniu chociaż obronić samego siebie, bo wydaje mi się, że należy mi się to po kłamstwach, które padły na mój temat.
Co do zarzutu prowadzenia auta pod wpływem środków odurzających, doskonale wiesz, Marku, jak wyglądała prawda. Nie mam wprawdzie na to żadnych dowodów. To jest jedyna rzecz praktycznie, na którą nie mam dowodu. Dlatego omijam ten temat szerokim łukiem, ale wiesz, że zeznałeś, że nie prowadziłem pod wpływem narkotyków. Pomimo tego użyłeś to w swoim filmie jako dowód w sprawie. A to właśnie kamerzysta 14 stycznia o godzinie 10 ma sprawę w Sądzie Rejonowym w Szczecinie właśnie za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków. Wiedziałeś doskonale, że zażyłem środki odurzające po zatrzymaniu auta i pomimo tego skłamałeś. Pomimo tego, że twoje zeznania na policji wyglądają zupełnie inaczej. Doskonale wiedziałeś, że mamy towar w aucie. Doskonale wiedziałeś, że wpadliśmy w panikę i nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Dobra, słuchajcie, robimy teraz smyk. Ja odłączę na chwilę internet i zobaczę, co się stanie. Dobra, może to poleci w ogóle z tego. Przełączy się internet, bo teraz powinny być dwa internety i już będzie koniec lagów. Tak, są dwa. I teraz ja robię tak i zobaczymy. Dobra. Dobra, jest git. Raczej nie przerwało. No, i teraz już powinno być git majonez. Bardzo serdecznie. Teraz już będzie bez tych, bez żadnych problemów. Bo już jest z innego źródła. No wiadomo, tam część osób wywali, ale to zaraz odświeżą sobie i powrócą. Tak mi się przynajmniej wydaje i będzie wszystko śmigało. Teraz będzie git. No, uratowaliśmy internet. Sobie tylko tutaj łupo. Dobra, na którym byliśmy już? Jakieś tak 9, coś takiego. Na tym kanale i chcę po prostu, żebyście wiedzieli, w jakim gównie się znalazłem. Dlatego proszę, dajcie mi chwilę przerwy. I chciałbym was ostrzec przed braków, bo uciekniecie tylko na chwilę, a potem i tak będziecie musieli wrócić do świata realnego. Teraz będzie śmigało. Narkotyki będą was wyniszczać. Jeżeli ktoś nie ma głowy żadnych do tego... Teraz już nie będzie żadnych problemów z internetem. Podmieniłem internet, jest git. A większość osób nie ma do tego głowy, żeby kontrolować to w jakikolwiek sposób. Dlatego odradzam. Odradzam zażywanie tego typu substancji. Będzie was to po prostu wyniszczać. Tyle należy się dla tego świata, żebym po prostu, jeżeli mogę kogoś przed tym uratować, jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, to sugeruję mu nigdy nie próbować, bo potem naprawdę jest ciężko wyjść z tego nałogu. Sam przeżyłem to na własnej skórze, sam widziałem, jak kończą inni youtuberzy, influencerzy, inne osoby ze środowiska, nie będę tutaj rzucać nazwiskami, oprócz osób, które rzeczywiście mają tutaj ze mną konflikt i żeby przedstawić też moje spojrzenie na sytuację, no niestety wciągnęliście mnie w to, więc będę musiał w jakimś stopniu chociaż obronić samego siebie, bo wydaje mi się, że należy mi się to po kłamstwach, które padły na mój temat. Co do zarzutu prowadzenia auta pod wpływem środków odurzających, tak. Doskonale wiesz, Marku, jak wyglądała prawda. Nie mam wprawdzie na to żadnych dowodów. To jest jedyna rzecz praktycznie, na którą nie mam dowodu. Dlatego omijam ten temat szerokim łukiem, ale wiesz, że... Dobra, podsumowując, lagów już nie ma, bo ja widzę ikonki i już nie ścina w ogóle, więc proszę tutaj nie trollować. Teraz się skupiamy, już stream działa, problemy techniczne zostały naprawione tutaj przez technika Sylwestra. Więc możemy działać dalej. Prowadziłem pod wpływem narkotyków, pomimo tego użyłeś to w swoim filmie jako dowód w sprawie. A to właśnie kamerzysta 14 stycznia o godzinie 10 ma sprawę w Sądzie Rejonowym w Szczecinie właśnie za prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków. Wiedziałeś doskonale, że zażyłem środki odurzające po zatrzymaniu auta i pomimo tego skłamałeś. Pomimo tego, że twoje zeznania na policji wyglądają zupełnie inaczej. Doskonale wiedziałeś, że mamy towar w aucie. Doskonale wiedziałeś, że wpadliśmy w panikę i nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Jechałeś zresztą ze mną. Wsiadłbyś za kółko z osobą nietrzeźwą. Czyli czekaj, co oni mówią, że policja ich zatrzymała, oni mieli towar w aucie i szybko tak zrobili to. Nie powstrzymałbyś mnie? Robisz z siebie świętego i mówisz, że... Znaczy powiem ci tak, kamerzysta, jeżeli Kruszwil mówi... Jeżeli Kruszwil kłamie, wystarczy, że pokażesz nam swoje wezwanie do sądu i jakie zarzuty są ci stawiane. Czyli, czy masz zarzut prowadzenia auta pod wpływem, czy masz zarzut brania w aucie?
Bo kamerzysta mówi, że on już, gdy już był na postoju, no to wtedy niby tam zażył, a Kruszwil twierdzi, że ma postawione zarzuty i jest chyba skazany już, tak? Czy dopiero ta sprawa się toczy, że kierował autem? Tylko z drugiej strony tak, jeżeli wzięli w momencie, kiedy policjant dopiero do nich podchodził, no to wiadomo, że policjant im postawi zarzut, że już wcześniej wzięli. No ale to i tak się nie wybronią. To... No tutaj chyba będę za Kruszwilem akurat w tym temacie. Tak mi się wydaje. Bo to jakaś taka dziwna ta akcja jest. Nie wiem, co wy myślicie. Akurat w tej sprawie tego prowadzenia auta pod wpływem narkotyków bardziej wierzycie kamerzyście, czy bardziej Kruszwilowi? Możecie sobie napisać na czacie, a my dalej oglądamy. Że jestem nieodpowiedzialny, ale pomimo wszystko nie powstrzymałeś mnie, skoro według ciebie prowadziłem pod wpływem środków odurzających przed wejściem do auta? Dlaczego? Jeżeli już odpowiesz, to będziesz musiał odpowiedzieć na resztę rzeczy, które mam na ciebie przygotowaną i resztę dowodów, które zaraz przedstawię, bo ty również nie jesteś święty, Marku, i również robiłeś bardzo złe rzeczy, za które również powinieneś odpowiedzieć. Ja już swoją spowiedź wykonałem. Wykonałem swoją spowiedź, więcej grzechów nie pamiętam i teraz No widzę, że wy też jesteście bardziej za Kruszwilem, no okej. Okay. Zacznijmy drugą część filmu. Okej, zacznijmy od tych najlżejszych argumentów, kończąc na tych najbardziej brutalnych, niewygodnych dla ciebie, w tych, których... Okej, mamy brudy teraz na Kruszwila. Po prostu bezczelnie kłamałeś, mimo że nie musiałeś w tych aspektach kłamać, bo to były bardzo niekluczowe aspekty w danej sprawie, nie wnoszące tak naprawdę nic do sprawy, ale które obrócą się przeciwko tobie. Dlatego podział obowiązków był taki, że do czasu ja zajmowałem się wymyślaniem pomysłów, a on kreowaniem naszych wizerunków. W danej sprawie nazwałeś mnie gościem od trzymania kamery, a siebie nazwałeś pomysłodawcą. Oczywiście... Nie, on powiedział, że on pracował nad pomysłami, a ty byłeś od kreowania wizerunku, a nie gościem od trzymania kamery. A pierdolę, jakie przygotowanie do materiału oni robią. Jestem w stanie zanegować to, co powiedziałeś w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Sama nazwa kanału, Maruś i Kamuś, bardzo podobne, czyż nie? Oczywiście, że tak, bo Marek skopiował bezpośrednio tą nazwę kanału. No dobrze, ale Kruszwil mówi o czasach, gdy był Lord Kruszwil kanał. A dopiero po jakimś czasie pojawił kanał Kamerzysta, a nie o tych teraźniejszych Kamuś, Maruś. Nie, kilka dni po założeniu mojej nazwy. Druga rzecz. Twoje wyświetlenia opiewały na 10-krotnie niższym pułapie przed całą... Co to jest w ogóle za sens? Tu mówi, no odeprę teraz argument, że podobno ja byłem od trzymania kamery, czy tam od tworzenia wizerunku, no bo Kruszwil to go nazwał, że on się zajmował kamerzysta tworzeniem wizerunku, a Kruszwil od wymyślania pomysłów i pokazuje, ale patrz, ale zasięgi to ja mam teraz 10 razy lepsze. Kurwa, gwałt na logice. Dramą. No doskonale wiedziałeś, że się kończysz, stąd cała ta drama. Doskonale wiedziałeś, że brakuje ci pomysłów, że nie wiesz, co nagrywać. Twoje wyświetlenia były 10... Dobra, tutaj też argument, że Kruszwil tą dramę zrobił. Dramę wywołała Fagata. Fagata wywołała dramę. Kruszwil dołączył. On nie wywołał tej dramy. Dramę wywołała kłótnia pomiędzy kamerzystą a Fagatą. Kruszwil zwęszył, że to jest odpowiedni moment. Moment do zaatakowania, do zemszczenia się jakby za jakiejś starej winy. Jakby trzymajmy się tutaj faktów, no. ...krotnie niższe i musiałeś się w jakikolwiek stopniu odbudować, pomimo tego, że nazwałeś siebie pomysłodawcą, więc jeżeli byłbyś rzeczywiście pomysłodawcą... Wiecie, to jest takie typowe, to typowy argument. Robisz komuś, o kimś jakiś film, to wiecie, tak jak na przykład reżyser życia by teraz powiedział, Gargamel i Wardenga nagrali na mnie film, bo się chcieli wybić, bo zasięgi im pospadały, to się chcieli wybić, bo ja mam teraz dobre zasięgi, bo zrobiłem film tam na odległość i zrobiłem film z wersów i oni się chcieli na mnie wybić. Tak było. Słodawcom, twoje wyświetlenia na pewno byłyby na dużo, dużo wyższym poziomie. Kolejnym dowodem na brak twojej kreatywności jest to, że kopiowałeś miniatury ze Stanów. Ja nigdy do czegoś takiego się nie dopuściłem, nigdy na naszym kanale. No, okej. Okay. Jakby wiecie,
Poczekajcie, masz potencjał, może jednak Twitch. Nie, 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 wiesz, z Twitchem mam spinę. Delikatną. No okej, dziewczyny z miniaturki nawet nie ma w filmie. No okej, to faktycznie skopiował tą miniaturę. Ale wiecie, no, kurde, jakbym trochę poszperał, to bym wam nawet pokazał. Ty jesteś po stronie kamerzy. Czekajcie, Gimper Abstra. O nie. Grafika, bo to wielu youtuberów się wzoruje tam na miniaturach z zachodu. Gimper miał taką z abstrahujami, tam ich zaprosił do tego swojego programu. Saper. O, taka, nie? Że oni tam skaczą po czymś takim. Widzicie tutaj. Ale to jakby kompletnie nie jest przytyk do Gimpera, bo tak jak mówię, no większość osób tak robi. I kurczę, kto tutaj miał taki film z zagranicy? Wpłacił 5 zł. Siema. Bomber, tak się nazywa ta gra? Bomber in Real. Jak się nazywa ta gierka? Nie, ojej, to nie. To jest to nie tak. Jak jest Saper po angielsku? Znaczy, angielska nazwa tej gry. Saper. Szybko na czat, szybko czat. Nie, nie ma czasu. Bataha. Proszę działać. A, Mr. Beast tak zrobił. Mr. Beast. Ale jak. Mines. Mines. Popełniałem błędy. Formę porządnie. Super. No i gdzie? To może nie Mr. Beast, Minesweeper. In real. Wiem, że mi ktoś wysyłał to. O, patrzcie. Team Edge. Giant Mines. Spójrzcie na tą miniaturę, nie? Widzicie? No i na to. No o. No i tak jak mówię, każdy youtuber się wzoruje na innych. Nawet mam 3-1-1. No, ale zobaczcie, Gimper przynajmniej zmienił tutaj cferki. Nie? Wpłacił 5 zł. Więc taki argument, o, a Marek się inspiruje. No faktycznie tutaj tą dziewczynę przynajmniej mógł zamienić na tą jakąś swoją. Ale no co to jest za argument? I do czego piję teraz? Bo to jakby nie odpiera żadnych ataków tego kamerzysty. Ja to lubię jakby, wiecie, żeby on odparł ataki Kruszwila, a nie jakieś teraz wybierał, a ty to robisz to, a ty to robisz to. No ale dobra. Jakiś to argument jest, ale to chyba nic nie wnoszący, nie rzucający nic innego. W kanale, wcześniejszym kanale nie było takiej rzeczy, żeby skopiować miniatury ze Stanów. Dodatkowo używałeś mojej osoby w filmach, żeby podbić sobie wyświetlenia, bo nie wiedziałeś już za co się złapać. A no tak, no to nie było to takiej rzeczy, takie, żeby skopiować miniatury ze Stanów. Dodatkowo używałeś mojej osoby. Tutaj mamy, żeby wkręca. Aha, no dobra, ale patrzcie, no 2 miesiące temu, ja uważam, że ten gość ma maseczkę, bo teraz jest, no trzeba nosić maseczkę na ulicy, jeżeli to było faktycznie 2 miesiące temu kręcone, to ja bym, tu nie ma nic, że o, kamerzysta wrócił, tylko jest żebrał na ulicy, no i gość ma maseczkę, no, to na maseczce teraz chodzą. W filmach, żeby podbić sobie wyświetlenia. Czy odwiedzę rezydencję kamerzysty. Bo nie wiedziałeś już no za co się bardziej złapać. I dobrze, mówicie tutaj, że oplułem. To już odpluwam. Ja twardo za Mareczkiem. Sam kiedyś byłem młody i popełniałem błędy. Trenuj i rób formę porządnie. Pozdrawiam. Dzięki, Dave. Wulgarny krecik. Ok. Tutaj powiedziałem, że nie brał przed przyjazdem policja, potem mówi, że wszedł z osobą nietrzeźwą do auta. Nie, nie do końca tak było, Jakub. Trochę tam inaczej mówił. Kruszwil poinformował na Instagramie, że wyłączyli mu monetyzację na kanale. No wiecie, taki może być ujemny skutek tego, że chłopaki właśnie teraz ciągle o tych narkotykach gadają. Na igrze wyłączyli mu monetyzację na kanale. Taki może być skutek. Dobrze, lecimy dalej. I jest to po prostu... O te 50 zł przeczytałem do Nate'a. Powiedziałem. Dziękuję jeszcze raz, panie Dave. Ha?
po prostu przykre i niesmaczne. W każdym razie zarzuciłeś mi również brak pracowitości, co doskonale wiesz, że jest kłamstwem, bo ty wypadłeś z daily, zdarzyło ci się to kilka razy, a ja pomimo wszystko, pomimo tej dramy, pomimo tego wszystkiego, co dzieje się w internecie, nigdy z daily nie wypadłem. Też kolejny argument. Ej, ale ty daily, nie wrzuciłeś filmu w sobotę. Widzisz, gościu? Też masz za uszami. I jestem tu do końca, więc mogłeś nie kłamać w tak podstawowych rzeczach, bo tu już wychodzą na ciebie brudy, a będziemy lecieć z coraz... Ej, mam brudy na Kruszwila, nie wrzucił jednego odcinka daily. To niezłe brudy. Nie wiem, chyba będzie musiał kupić Dosie. Nie wiem, jaki teraz proszek jest na topie, ale... No nie wiem, kamerzysta, słabe przygotowanko do tego filmu trochę, ale to dobrze, przynajmniej jest zabawniej. I czekajcie, dajcie mi chwilę. Nie, tutaj nie ma nic, nie wiem, proszę nie kłamać. Coraz grubiej. Okej, przejdźmy do drugiego dowodu. No ja liczę, że będzie coraz grubiej, bo na razie to jest chudziutko. Którym próbowałeś zmanipulować swoich odbiorców, bo doskonale wiedziałeś, jaką mam opinię w internecie i myślałeś, że wszyscy ci w to uwierzą. I tak było do tego momentu. Powiedziałeś wszystkim, że to ja miałem problemy rzetelnie rozliczyć się z tobą finansowo, gdzie doskonale wiemy, że sytuacja była zupełnie odwrotna i że to ty takowe problemy miałeś, zatajając przede mną fakt walki, która miała się odbyć na Fame MMA, drugiej twojej walki, która w rzeczywistości nigdy się nie odbyła. Jak tu umowę masz podpisaną ze mną? Chyba zapomniałeś, a raczej twoi rodzice. Chciałbym normalnego rozliczenia bez oszustw. Przestań w końcu kłamać. Zapominasz chyba, że to ja mam ciebie w szachu, a nie na odwrót. W danej rozmowie również jest bezpośredni zapis tego, że zażywałeś narkotyki i że to ja martwiłem się o ciebie do samego końca, chociaż nie musiałem się o ciebie martwić. Widzicie, jest tak, takie są chude te argumenty, że muszę zjeść, ale powiem wam coś ciekawego. Patrzcie, ja tutaj mam wrapa, nie? I chciałbym wam opowiedzieć o tym produkcie tutaj. Ten to, no to. To takie jakby mięsne. Bo to jest fajna, ciekawa rzecz. Patrzcie. No może ktoś spróbuje i może mu zasmakuje i przejdzie na przykład, jakby ograniczy mięso. Bo jak ktoś lubi burgery, a na przykład chciałby zrezygnować z mięsa, to jest taki produkt Beyond Burger. I to smakuje jak mięso. Nawet trochę tak pachnie jak mięso, jak jest już przygotowane. I ogólnie to, z czego to jest zrobione? To jest chyba z białka grochu. To tak wam tylko mówię, nie? Że warto spróbować sobie kiedyś, jak będziecie jedli burgera, to na przykład poprosić takiego, bo naprawdę ja bardzo lubię, no co to są za reklamy, no. Pierwszy na świecie roślinny burger, który wygląda, smakuje i jest przygotowany jak wołowina. Beyond Burger, skład dawaj. Woda, i, o, izolat białka grochu, nie? Ale mówię wam, polecam wam. Ale powiem wam, kiedyś brałem z takiej knajpy non-stop te burgery. I nie wiem, tam naprawdę codziennie brałem tego burgera i wiecie co raz zrobili? Surowego mi przysłali. Tak się zachowali. Ja nie będę mówił kto. Napisałem do nich, a oni... A która restauracja panu przygotowała? Ta z ulicy tej, czy ta z ulicy tej? Ja mówię, że ja przez internet zamawiałem i nie zwrócili mi nawet hajsu. Ale wiecie, byłem zdziwiony, nie zamawiam burgera i po 10 minutach już jest u mnie. Tak mówię, o kurde, ale oni są zajebiści, że tak szybko przywieźli. A tu ten, a tu surowy, nie? Gryzę i mówię, o kurde, coś tu jest nie tak. No ale tutaj teraz wrapy takie biorę z tymi, spoko jest. Dobra, ciśniemy dalej. Bo tak na... A, że donate'a, dobra, już czytam. Smacznego, bąbelku, wrap. Bardziej jesteś za kamerzystą czy za Kruszwilem? Zobaczymy, no ja oceniam tutaj. Dla mnie jeden i drugi ma coś za uszami. Chłop nawet teraz jest... Radek wpłacił 5 zł. Chłop nawet... Nie, ja bym nie oskarżał, że on teraz jest tutaj nagrywając pod wpływem czy coś. Bo to wiecie, no nie ma dowodów, nie można tak mówić. Naprawdę nie współpracowaliśmy już razem ze sobą i nie miałem żadnych podstaw, żeby się ciebie martwić. To jako dawny przyjaciel po prostu stwierdziłem, że nie chcę, żebyś upadł na dno. A pomimo wszystko zrobiłeś to, co zrobiłeś.
Jest mi po prostu przykro i jest mi przykro, że muszę to pokazywać. Chociażby Kubańczyk do dzisiaj nie otrzymał należnego wynagrodzenia za stworzenie jego płyty. Okej, kolejna rzecz, w której zarzucasz mi, że nie chciałem rozliczyć się rzetelnie z Kubańczykiem, gdzie doskonale wiemy, jak wyglądała prawda. Kubańczyk otrzymał praktycznie całą swoją dolę, bo sprzedaż z płyty była tak naprawdę na samym początku okresu, potem ta sprzedaż bardzo, ale to bardzo drastycznie zaczęła spadać i tam tak naprawdę zostało bardzo mało do rozliczenia. Pomimo tego Kubańczyk dostał ode mnie raport i do tej pory nie wystawił mi faktury opiewającej tam na kwotę około 10 tysięcy złotych netto. Do tej pory nie dostałem tej faktury, być może dlatego, żeby wykorzystać to jako dowód w sprawie na moją niekorzyść. Nie wiem, dlaczego to nie zostało wystawione do tej pory. Nie otrzymałem tej faktury. Jeżeli Kubańczyk wysłałeś mi tą fakturę, to proszę wskazać dowód, w którym wysłałeś mi tą fakturę, bo ja takowej faktury na swoim komputerze nigdy nie widziałem, nigdy na swojej skrzynce odbiorczej takowego dowodu nie widziałem. Nie dzwoniłeś, nie kontaktowałeś się ze mną i nagle próbujecie ze mnie zrobić złodzieja. Tutaj oczywiście wyświetli wam się korespondencja z Kubańczykiem i to, że przedstawiłem mu raport, którego nie musiałem mu wcale przedstawiać, bo nie byłem do tego zobowiązany. Mieliśmy umowę ustną. Na umowie ustnej również stwierdziliśmy, że Kubańczyk będzie oddawać mi 25% z każdej kolejnej swojej płyty, gdzie totalnie z tego zrezygnowałem, bo wiedziałem, że od Kubańczyka i tak nie uzyskam żadnego wynagrodzenia finansowego, bo Kubańczyk próbował się jak najszybciej ode mnie odciąć i jak najszybciej uciec i pójść na swoje do Warszawy. Dlatego po prostu stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie ucięcie kontaktu z tym człowiekiem, bo do niczego to nie prowadzi, wypłacenie mu jego doli, rezygnując tym samym ze swojej doli, po prostu z zakończeniem kontaktu. Nasza współpraca zakończyła się dokładnie 24 grudnia ubiegłego roku. Nie miałem ochoty po raz kolejny wystawiać swojej rodziny do wiatru w Wigilię, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić świątecznego live'a. Mimo tego naciskał, bo przecież był to dobry moment do zarobienia pieniędzy. Doskonale wiedział, że nie miałem wtedy humoru i sił na nic. Okej, przejdźmy do kolejnej sprawy. W swoim filmie powiedziałeś, że to ja namawiałem cię do stworzenia live'a świątecznego, pomimo, że doskonale wiemy, że tak... To może być fajne, bo to był taki, no, ciekawy argument. Nie wyglądała prawda, to ty namawiałeś mnie do stworzenia tego live'a. Nie wiedziałem... Jakby bardzo mi miło się tam jaracie, że dobijamy do 600 tysięcy subów, ale to jest tylko liczba. Powiem wam tak, czy będzie 599 czy 600 tysięcy, to nie robi większej różnicy. Tak trzeba działać dalej i robić, więc to tam nie ma co się podniecać. Wiecie, ja na drugim kanale mam 3,4 miliona i... Nie no, okej, tam. Ja wiem, że youtuberzy świętują jakieś te okrągłe liczby, ja tak nie mam. Dlaczego chcesz stworzyć tego live'a, dowiedziałem się dopiero po 2 tygodniach, a raczej domyśliłem. Dobra, jeżeli wy chcecie robić z tego rocznicę, no to tam, nie wiem, otwierajcie szampan, nie, co chcecie. Mówiłem się, dlaczego chciałeś stworzyć live'a. Doskonale wiedziałeś, że live'y są reżyserowane. Wszyscy wiedzieli, że live'y są reżyserowane. Wiedziałeś również, że Hubert cię pocałuje, bo wzięliśmy cię na bok wcześniej, żeby cię o tym poinformować i miałeś to z góry ukartowane, żeby przed całą Polską pokazać, jaki to ja nie jestem zły. Sam kazałeś mi zachowywać się w ten sposób, bo doskonale wiedzieliśmy, że wszystko jest reżyserowane, ale próbowałeś to obrócić na swoją stronę w ten sposób, żeby zakończyć współpracę, pokazując na relacji na żywo, jak negatywnie zachowuje się w stosunku do twojej osoby. Po czym po zakończeniu live'a wyszedłeś jak gdyby nigdy nic z domu i powiedziałeś, że już nie będziemy razem współpracować. Na następny dzień wrzuciłeś film. Film, w którym powiedziałeś, że ktoś cię pobił. Nie powiedziałeś bezpośrednio, że pobiłem ciebie ja, tak jakbyś próbował zmanipulować. Na tamtym filmie... Da, poczekajmy jeszcze, zobaczymy co dopowiem. Pulować całą sytuację, jakbyś się mnie bał i nie chciał tego powiedzieć wprost, że zabrano ci... O, tu ciekawe pytanie. Paulina Weber, czy uważasz, że głębokie zrozumienie nauki prowadzi do konieczności niewiary w Boga? Myślę, że wiesz co, że tak nie do końca. Bo jeżeli się tak zagłębisz w fizykę kwantową i tak dalej, to kurde, powiesz, kurde, ktoś to musiał jakoś tam obmyślić, bo to wszystko jest aż tak dziwne, że to... Czy to jest aż niepojęte, żeby to tak, wiesz, jakoś samo się tak... Wiesz, ja czasem tak miałem, że jak zacząłem czytać trochę takich książek poważniejszych, to tak, jeżeli... Bo wiesz, ja jak czytam już jakąś książkę naukową, a myślę popularną naukową, bo naukowej to ja bym nie zrozumiał, popularną naukową i ja wierzę w nią, no to tak sobie czasem rozkminiam. Że to wszystko jest ciekawe. Ja jestem za hipotezą symulacji ogólnie. Polecam też się zaznajomić.
kamerę, że ciebie okradziono itp. itd. I doskonale wiedziałeś, że wina spadnie w tamtym momencie na mnie, że wszyscy będą oskarżać mnie o to, że to ja ciebie pobiłem, a nie o to, że pobiły cię jacyś ludzie, bo to było totalnie abstrakcyjne. I nie było takiej sytuacji, nikt w tamtym momencie cię nie pobił. I jest dowód na to, bo przyznałeś się w Ardendze, że zrobiłeś sobie makijaż. Tutaj chciałbym się odnieść, pogadałem o tym z Kruszwilem. Jak zapytałem Kruszwila, on cię pobił? Bo czekajcie, bo ja muszę... Patrzcie. Dwie wardęgi są teraz. No to Kruszwil mi powiedział, że to była bardziej taka szarpanina. Bo Marek mi sam się przyznał, że to pobicie, co tam wczoraj analizowałem, to był makijaż. Ja jeszcze przeczytam to dokładnie, co Kruszwil mi napisał. Jeżeli chodzi o to, czy mnie pobił, to raczej to była szarpanina niż pobicie. A na tamtym filmie, o którym ci chodzi, to był makijaż. A wiedziałeś, jaka będzie reakcja ludzi i że wszyscy oskarżą mnie po prostu o to, że to ja ciebie pobiłem, co mówią. Ale kurwa, jak ty teraz... Czekajcie, muszę odłożyć jedzenie, bo to, co kamerzysta teraz robi, to już są jakieś dziwne akcje. Po pierwsze, w tym filmie kamerzysty, w tym filmie Kruszwila, on nigdzie nie oskarżał kamerzysty w tym swoim pierwszym filmie, że pobity został. Pobili Kruszwila. On mówi, że jacyś tam ludzie go pobili. Nigdzie nie mówi, że to kamerzysta. Po prostu nie spodobało im się to. Pewnie oglądali coś tam, jakieś takie nasze grubsze filmy i zaczęli się po prostu odawanturować. Jestem już z powrotem, moi drodzy. Jakaś dziwna sytuacja tutaj miała miejsce. Jak widzicie. Wpłacił 5 zł. Michał Heller jest świetnym fizykiem i kosmologiem między nauką a istnieniem Boga. Polecam nauką a istnieniem Boga. Już chyba tam ludzie powracają. No dobrze, wybiło mnie z rytmu, znowu te internety mnie wybiły. Bo tutaj kamerzysta go oskarża, że on jakoś sugerował, że został pobity przez kamerzystę. On pokazał, znaczy no nie pokazał, ale opowiedział, że wyłączył streama i kamerzysta go pobił, ale ten film, no to przecież Kruszwil powiedział, że to jest makijaż. Więc jak on zasugerował, że aż tak go dotkliwie pobił kamerzysta? Kamerzysta tak kręci, że aż ja się czuję trochę taki zakręcony. Tak dziwnie naokoło to wszystko idzie. Że to pobicie, co tam wczoraj... Ja to muszę jeszcze raz... ...o to, że to ja ciebie pobiłem, a nie bał i nie chciał tego powiedzieć wprost, że zabrano ci kamerę, że ciebie okradziono itp. itd. I doskonale wiedziałeś, że wina spadnie w tamtym momencie na mnie, że wszyscy będą oskarżać mnie o to, że to ja ciebie pobiłem, a nie o to, że pobiły cię jacyś ludzie, bo to było totalnie abstrakcyjne. I nie było takiej sytuacji, nikt w tamtym momencie cię nie pobił. I jest dowód na to, bo przyznałeś się w Ardendze, że zrobiłeś sobie makijaż. Tutaj chciałbym się odnieść, Czyli tutaj mamy... Bo okej, kumam tutaj jakby też tego donata, że kamerzysta sugeruje, że Kruszwil uknął taką wręcz intrygę, że specjalnie, że widzowie niby widzieli, że między nimi dochodzi do już pewnych spięć i że Kruszwil wtedy wymyślił, no to może zrobię tak, że udam, że ktoś mnie pobił, ale ludzie pomyślą, że to kamerzysta. No ale to mamy wszystko kwestie domysłów w tym momencie. Kwestie domysłów. Kamerzysta tak sugeruje teraz. Kruszwil mówi zupełnie inaczej. No tutaj nie znajdziemy prawdy w tym argumencie. Ktoś chciał założyć własną pasiekę, to zapraszam na... No żeby pasieki się u mnie reklamowały, to się ten nie spodziewałem. Pamiętajcie, pszczoły są ważne. Pogadałem o tym z Kruszwilem. Jak zapytałem Kruszwila, on cię pobił, no to Kruszwil mi powiedział, że to była bardziej taka szarpanina. Bo Marek mi sam się przyznał, że to... Tak, tak, na filmie z dramy kamerzysta mówił, że kamerzysta go pobił, ale jakby z dramy po roku. To ja nie chcę wierzyć, że Kruszwil uknął dramę, znaczy uknął intrygę
i chciał, ciągnął ją przez rok, żeby teraz czekać, aż Fagata coś zrobi i dopiero powiedzieć, nie? Co uważa, no. No bez przesady. Pobicie, co tam wczoraj analizowałem, to był makijaż. Ja jeszcze przeczytam to dokładnie, co Kruszwil mi napisał. Jeżeli chodzi o to, czy mnie pobił, to raczej to była szarpanina niż pobicie. A na tamtym filmie, o którym ci chodzi, to był makijaż. Powiem wam tak. Nie wiem, czy jestem zmęczony, ale słuchając i jednego, i drugiego, już ja się nie dziwię tym młodym widzom, bo ja już sam mam mętlik. A jeszcze do dziś jeszcze ogarniałem wszystko w tej dramie. Kamerzysty i Kruszwila, ale teraz to już tak... To już mętlik mam, nie? Może to ze zmęczenia, ale wydaje mi się, że on już tak zagmatwana jest ta sprawa, że tutaj już trzeba potężnego... Tu już trzeba wezwać prokuratora, takiego już z prawdziwego zdarzenia prokuratora. Tak się składa, że jest taki jeden prokurator dobry w internecie. Proszę bardzo. Natomiast co do wiary, to nie ma. To jest prokurator, który prowadzi pani sprawę. Dobry książek na Insta. Zostaną pani postawione zarzuty udziału w grupie przestępczej, która na oddział antyterrorystyczny współudział w zabójstwie dwóch gangsterów i policjanta na służbie. Na poziomie polityków. Będzie surowa kara za to wyciągnięta. 25 lat dostanie pani. Bo narkotyki to zguba ludzkości. Z tego nie wyciągnie pani najlepszy adwokat. No. Ale teraz wiem, że pan Krzysztof coś tam się ze zdrowiem dzieje. Ale jakby ktoś nie wiedział, to pan Krzysztof kiedyś był prokuratorem. Chłopaków, dwójka młodszych, jeden starszy, tak na oko 20 lat, ci młodsi, ten starszy 35-40, tak z twarzy wyglądali. No i tak to właśnie wyglądało, filmu niestety nie ma. Zabrali nam kamerę, bo stwierdzili, że jest coś warta, pieniądze. Też... Dzięki Okti, dzięki Bajajo, po prostu wasze donaty musiałem na chwilę zostawić, bo żeby pana Konona tutaj występu nie disturbet. Wzięli, było to tam 200 zł, 200, o ile dobrze pamiętam, tam się podniecali tym, że zabrali pieniądze. Myśleli, że kamera jest więcej warta, a na szczęście wzięliśmy tańszą kamerę, która kosztuje 2000. No cóż, miał być fajny film, ale filmu niestety nie będzie. Przykre jest to, że w Polsce jest taka piękna tradycja zostawiania wolnego miejsca przy stole. Na wszelki wypadek, jak ktoś przyjdzie, a kiedy ktoś przychodzi i chce po prostu zrobić coś śmiesznego, odwiedzić kogoś, porozmawiać, no, tak jak w naszym przypadku nagrać film. To miał być pozytywny film, a nie taki, że dojdzie do rękoczynów, to właśnie w taki sposób się zachowują. Byli trochę pijani, ale no przykre jest to, że nie... Ojej, poczekajcie, bo ja tu zły film. A wiedziałeś, jaka będzie reakcja ludzi i że wszyscy oskarżą mnie po prostu o to, że to ja ciebie pobiłem, co mówią. No, czyli teraz pokazuje kamerzysta komentarze sprzed jednego dnia i twierdzi, że Kruszwil uknął intrygę już rok temu. Jeżeli tak jest, jeżeli to jest prawda, to szacunek dla ciebie, Kruszwil. Komentarze pod filmem. Nie mogłem momentami patrzeć na to, w jaki sposób kamerzysta traktuje swoją dziewczynę. Przez cały okres naszej znajomości zdradzał ją i wyżywał się na niej fizycznie. To, co wtedy czułem, patrząc na to, było bardzo dziwne. Totalnie nie wiedziałem, jak na to zareagować. Z jednej strony powinienem wtedy zawiadomić policję. W swoim materiale dowodowym przedstawili screenshota z dnia 4 lipca 2020 roku w sprawie znęcania się nad Kariną, gdzie nie miałeś prawa wiedzieć, czy dane obrażenia Karinie zadałem ja, gdyż współpracę zakończyliśmy 24 grudnia ubiegłego roku. Za to ja mam pełne nagrania, pełne dowody. Jak to pominiesz, to ci mafunę zrobię. Kaioken. Kaioken razy 10. Na to, że znęcałeś się psychicznie, jak i fizycznie nad Karoliną i Karolina, w tym momencie chciałbym ciebie przeprosić za to, że nie zainterweniowałem w tamtej sytuacji tak, jak powinienem zainterweniować, że sława i pieniądze zasłoniły mi po prostu obraz rzeczywistej relacji, która tam panowała i za wszelką cenę próbowałem utrzymać Marka przy sobie. Przepraszam.
Ale że kogo człowiekiem nie można nazwać? Nie ogarnąłem. Czekaj, tu Karina, tu Karolina. Czyli odpowiadając na argument w sprawie pobicia Kariny, odpowiada argumentem, że to Kruszwil pobił Karolinę. No to mógłby powiedzieć, to nie ja pobiłem, przynajmniej powiedział coś takiego? Mam pełne nagrania, pełne dowody. To w jaki sposób? Z jednej strony 2020 roku w sprawie znęcania się... No tak, tutaj jakby mamy rację, że Kruszwil nie mógł wiedzieć, jeżeli już zakończyli wtedy współpracę. No ale jeżeli wcześniej widział takie sytuacje, no to mógł uważać, że to wciąż jesteś ty. I pytanie teraz, bo ja muszę jeszcze raz przesłuchać. Czy kamerzysta się do tego odniósł, że nigdy nie uderzyłem Kariny? Czy to padło? To sformułowanie. Nad Kariną, gdzie nie miałaś prawa wiedzieć, czy dane obrażenia Karinie zadałem ja, gdyż współpracę zakończyliśmy 24 grudnia ubiegłego roku. Za to ja mam pełne nagrania, pełne dowody na to, że znęcałeś się psychicznie, jak i fizycznie nad Karoliną i Karolina, w tym momencie chciałbym ciebie... Bardzo nie wysyłać, proszę nie wysyłać takich donate'ów, będą zastawiane. Czyli dobra, kamerzysta się nie odniósł do tego, tylko od razu atakuje... mówi, że a ty nie mogłeś tego wiedzieć, czy to ja, czy to nie ja, ale ty pobiłeś tą, swoją. Nie padło tutaj słowo, że to nie byłem ja. Kamerzysta tego nie powiedział, więc to nam może coś sugerować, ale nie musi. Pozdrawiam. Przeprosić za to, że nie zainterweniowałem w tamtej sytuacji tak, jak powinienem zainterweniować, że sława i pieniądze zasłoniły mi po prostu obraz rzeczywistej relacji, która tam panowała i za wszelką cenę próbowałem utrzymać Marka przy sobie. Przepraszam. Ale że kogo człowiekiem nie można nazwać? To ci pasz, Marek, czy nie? Prędzej można wierzyć, że ty czpasz. Ja czpam. No, a i co to wiesz? To zmalna nie robi. Jak nie robi? A kurwa, wypierdalać komuś z dupy liścia? Aha, nie, po prostu generalnie wyszło tak, że on na mnie krzyknął, w sumie o nic, o to, że nie zdążyłam zjeść w sumie chyba loda, dopóki nie dojechaliśmy z Biedronki do domu, więc na mnie krzyknął. Więc mi dałam lekkiego liścia, krzyknął. I chciałaś się pociąć? Nie, i potem zaczął mnie wyzywać od kurw, dziwek, kazał mi wypierdalać, spakował wszystkie moje rzeczy, chciał mnie wyrzucić, szarpał mną. Wykręcał mi ręce i w ogóle pchał mnie na wszystko. Kurde, wpadłam na szafkę. Ale co, pociąć się chciałaś, czy co? No i krzyczę. No zobacz, co ma na lewo. No to pocięła się, czy nie? Odeszła kurwa do kontaktu i tak kurwa. Że co? Że... I tak kurwa przejechała ręką. No nie pchnąłeś na ten kontakt, to się przejechałam. No nie, no kurwa, aż taka wiecie, nie weszła. No, nie wiem, co byś chciała kurwa odjebać. No akurat był kontakt, no to się przejechała ta ręka. Dodatkowo oskarżyłeś mnie o to, że to ja próbowałem poderwać Karolinę, pomimo tego, że wiedziałeś, że Karolina coś do mnie czuje, bo byłem tak naprawdę jedyną jej ostoją, jedyną deską ratunku, która mogła się wypłakać, bo zabroniłeś jej kontaktu z kimkolwiek innym spoza naszej ekipy i to ona wypłakiwała mi się w ramię i być może dlatego coś do mnie poczuła, być może dlatego tak to się skończyło, a nie inaczej. Zresztą rzucasz sugestie, bezpośrednie sugestie w materiale, który zaraz zobaczycie, w którym bezpośrednio przyznajesz się do... Dzięki za donate'a, pirotechnika. To ja tam u was kiedyś kupowałem te fajerwerki? Te do tego Robokota, czy to nie u was? Popularna 16, to ja nie wiem, czy to tam. Dlatego, że wiesz o tym, że Karolina mogła coś do mnie poczuć. No to mi kurwa stare po prostu powiedziały. No ale teraz co ci da podejrzany wygląd? A to żona płacze? Może rzeczy założyłam. A co, że jest za mną? No. Nie wiem, pojebany. Mi się wydaje, że za tobą płacze, a nie za mną. Przecież ja jestem, cały czas. No to kurwa nie wiem, Marek, no. Chuj, dobra, nagrywam. W dupie to mam tak naprawdę, weź się z nią pogódź. I tyle. A co miałaby za mną płakać? No ale to sama z siebie chyba nie płacze. Sama z siebie. Muszę nagrać bez niej. Co? Muszę nagrać bez niej.
Ale to co, nie będzie nagrywać? Co? Nie będzie nagrywać, co się stało? No kurwa, ja się tak rozmawiam. Co się stało? Kamerzysta już trochę. Znowu coś się dojma? No jak to się? Co tym razem? Nic. Lepiej mówić i mówić. Co? Nic, no kurwa. Grubo, Marek. Jest godzina 4 nad ranem. Ja jestem totalnie wykończony tym materiałem. No ale tu nie zostało powiedziane nic, nie? Ona powiedziała, no lepiej nie mówić. Tam nie wiemy, o co chodzi, ale... Sugestia jest. Widziałem, już praktycznie nie widzę na oczy. Obraz zaczyna mi się zaciemniać, ale... Tak jak u was kupowałem, to ja mogę wpaść na te wasze inne usługi. Nie no, żartuję. Żartuję oczywiście. Muszę tutaj obronić osobę, która dostała tak naprawdę przez ciebie rikoszetem, którą niepotrzebnie wplątałeś w tą dramę, która tak naprawdę tobie nic nie zrobiła, a jedynym argumentem, jaki miałeś, była Agata, z której zaufałeś po prostu z miejsca i którą przedstawiłeś jako bardzo dobrą osobę, pomimo że znałeś ją od momentu naszej dramy. Zastosowałeś tutaj trik manipulacyjny, oczyszczając Agatę całkowicie ze swoich win. Dodatkowo nagrałeś film, bo w momencie, w którym nagrywam ten film, wyszedł już film, w którym przedstawiasz Agatę w bardzo pozytywnym świetle i próbujesz poprawić jej PR. Ten, kto zobaczy ten film, będzie widzieć, że jest to zwykła próba manipulacji, ale mowa tutaj o Violi. Mowa o Violi, która nieumyślnie pozbawiła życia swojego psa, która bardzo tego żałuje, bo ten pies był dla niej wszystkim, co miała. Popełniła bardzo duży błąd, zostawiając go przywiązanego w aucie i nie zauważyła po prostu, że szyba jest otwarta. Pies wyskoczył, pies się powiesił. Viola bardzo to przeżywała, bardzo płakała, jest załamana do tej pory. Pomimo to wykorzystałeś to, nie zważając na to, jak Viola w danym momencie będzie się czuła, nie zważając na jej zdrowie psychiczne, tylko i wyłącznie po to. Ten pies przez waszą nieuwagę zginął. Ale zginął jakiś czas temu. Mówisz, że ona do tej pory jest strasznie załamana. Ale przecież od pomiędzy śmiercią psa udawaliście, że pies jest u jej rodziców i robiliście ha ha ha, hi hi hi, kręciliście odcinki. Jakoś nie wygląda ona tam na załamaną. Ona dopiero teraz udaje załamaną, bo ta sprawa wyszła na jaw. Czyż nie jest tak, panie kolego kamerzysto? Żeby dodać kolejny argument do swojej nędznej wypowiedzi, w której większość to były zwykłe kłamstwa i oszczerstwa. Jest mi wstyd, że muszę to nagrywać. No i przede wszystkim tam były przecież były argumenty, że ty cisnąłeś bekę, że nawet się znęcałeś trochę nad tą dziewczyną psychicznie, że mówiłeś, że ha ha ha, a jak tam pies i tak dalej, że jakby kamerzysta się sam wyśmiewał. A tutaj udaje, że o, ty Wiolkę tutaj dokuczasz, Wiolce, a ona takie, tak przeszła. Hipokryzja trochę, nie? Tak jakby wiedział, że będą dymy. No trochę tak. Ale kamerzysta też już jest trochę w tej branży, więc mógł się tego spodziewać. Pirotechnika Warszawa wpłacił 20 zł. Haha, z tamtymi też możemy się dogadać, uśmiecha, nawet teraz możesz tam... Spoko, pirotechnika. Jest mi wstyd, że doszło do tej całej sytuacji, jest mi wstyd również za moje zachowanie, bo nikt w tej sytuacji nie był święty. Nie można tutaj mówić, że którakolwiek ze stron była tutaj dobrą stroną. Tutaj wszyscy byli źli, tylko z taką różnicą, że ja się umiem do tego przyznać. Z taką różnicą, że ja przyznałem się publicznie do swojego błędu. Dzięki, Patrycja, również was pozdrawiam. Pomimo że sprawiło mi to dużo cierpienia, pomimo że nie było to dla mnie łatwe, w końcu musiałem oczyścić się ze swojej winy. I dziękuję ci też, że nagrałeś ten materiał, bo gdybyś nie nagrał tego materiału, pewnie byłbym dalej taką samą osobą. Jaką byłem, bo nic by do mnie nie dotarło. Ale to, czy ja się zmienię, czy w końcu to do mnie dotrze, czy w końcu zrozumiem swoje błędy na pewno, dowiecie się dopiero w najbliższym czasie. Teraz, jeżeli rzucę jakiekolwiek słowa, puste słowa, nie
nie będą one znaczyły nic. Dopiero fakty bądź rzeczy, które będę wykonywać w najbliższej przyszłości, będą świadczyć o tym, czy się zmieniłem, czy nadal zostałem zepsutym. Tak, tak, wiesz, to tak jest. To tak samo ten problem ma Magical. Bo tutaj a propos Donate'a odpowiadam. Że YouTube tak ma, no jeżeli banuje ci kanał, bo tam wytycznych społeczności za dużo złamałeś, no to nie jest, to nie wystarczy teraz założyć nowego kanału. Wpłacił 5 zł. Więc Kruszwil będzie miał te problemy. Uważam. I zgniłym człowiekiem w środku. Chcę się zmienić, wiem, że nie będzie to łatwe, wiem, że to będzie ciężka przeprawa, bo... A to ni chuja nie... No, przepraszam, jakby dzisiaj jestem jakiś wyzwolony językowo. W to nie wierzę, no bo przypomnijmy sobie, kamerzysta oszukał dzieci dawno, dawno, ile tam, 6 lat temu już będzie, może nawet więcej, i jakoś się nie zmienił, też go internet bardzo krytykował, no chyba, że on uważa wciąż, że to było spoko, że te dzieciaki, że wyłudzał te pieniądze. Więc jeżeli wtedy się nie zmienił, no to teraz też się raczej nie zmieni. Bo zdążyłem się naprawdę zepsuć przez te 3 lata. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na jutrzejszy odcinek, na jutrzejszy teledysk mojej piosenki. Jak odróżnić osobę, której zależy na poznaniu Ciebie i znajomości z Tobą, a tą zainteresowaną tylko pieniędzmi i wybiciu się na czyjś plecak? Nie, ja w ogóle nie poznaję osób, więc nie mam tego dylematu, czy ta osoba mnie poznaje dla zasięgów, czy dla mnie samego. Ja sam jestem tak w obyciu taki średnio fajny, więc jak już ktoś mnie poznaje, to tak myślę, że dla zasięgów, ale zasięgi też ostatnio miałem takie słabe. Kiedyś to, wiesz, kiedyś jak były te czasy psa pająka, no to... To tak, to tam... To ludzie się kręcili wokół mnie. Jak zasięgi się skończyły, tam się porozchodzili. Ale to też wiecie, też ja byłem taki średnio miły. Zresztą dalej jestem średnio miły. Przepraszam raz jeszcze, że musieliście to oglądać. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Nie będę robić żadnych screenów, żeby nie osądzono mnie o podrabianie czegokolwiek, dlatego pokazuję Wam autentyczną rozmowę z Markiem Kruszelem, zapisaną na urządzeniu iPhone, która... A to kumam, bo kamerzysta do mnie pisał, jak zrobić, żeby ludzie nie podważyli, że on podrabia te rozmowy. To ja mówiłem, ja myślałem, że on do sądu chce z czymś iść, nie? To ja im mówię, idź zabezpiecz notarialnie. Bo ja na przykład, to jak ktoś tam robi jakieś kłamstwa na mój temat, nie? To ja wam pokażę. Czekajcie. Mamu truchali do wpłaty 5 zł. Jakie farmazonarze? Dramat. Poza tym, to jest przewiązuje... To ja ten... Wiecie, robi się akt notarialny i ja tam na razie do sądu nie podawałem żadnego YouTubera. Ale jak kiedyś zbraknie funduszy, no to o mnie różne rzeczy pisali w internecie, nie? I to takie, że można, no że szkody materialne odniosłem na tym, bo ktoś tam walnął jakąś ściemę czy coś tak dalej. Więc ja się tam zabezpieczam. Zabezpieczam te posty, bo wiecie czemu Ator nie wygrał sprawy z Gimperem, nie? Bo Ator nie zabezpieczył notarialnie filmu Gimpera. Więc Gimper powiedział, a ja nic nie nagrałem, to nie było u mnie na kanale YouTube, ja tego nie publikowałem i tak dalej. Bo film na YouTube też można notarialnie zabezpieczyć. Po prostu notariusz potwierdza, że to zostało opublikowane, że padły w tej minucie te słowa i tak dalej. Wiadomo, jeszcze ten film trzeba ściągnąć, zabezpieczyć. Tak samo post zabezpiecza, czy tam artykuł. Jak ktoś pisze na mnie jakiś dziennikarz głupawy artykuł i kłamie w nim, no to ja sobie go zabezpieczam notarialnie. W ten sposób najlepiej się zabezpieczać. Zostanie zabezpieczona notarialnie z dnia 8 stycznia 2020 roku. Jeżeli walka się odbędzie, rzeczywiście, to pamiętaj, że na innych zasadach się rozliczamy. Nie sądziłem, że kłamiesz aż tak bezczelnie. To, co się z tobą dzieje, przykro się na to patrzy, jak na każdym odcinku jesteś na furany. Długo tak nie pociągniesz. Przykro się patrzy, jak lecisz w dół, mimo że to była twoja decyzja. Opamiętaj się, póki jeszcze możesz, bo przy twojej masie ciała zejdziesz na zawał. Czyli przez sąd pracy. Jak ty umowy masz podpisaną ze mną? Chyba zapomniałeś, a raczej twoi rodzice. Chciałbym normalnego rozliczenia bez oszustw. Przestań w końcu kłamać. Zapominasz chyba, że to ja mam ciebie w szachu, a nie na odwrót. Tak jak myślałeś, że masz mnie... Wiesz co, Sarniak, bo się służby jeszcze tym nie zainteresowały. Bo to jest, wiesz, jakaś tam drama internetowa, no.
szachu z filmami przykre. No to się nie spinaj, awantury szukasz. Ja nie szukam awantury. Po prostu mówisz co innego, a potem dowiaduje się co innego. Rób swoje, a ja robię swoje. Nienawidzę jak ktoś kłamie. Przestań w końcu wąchać, bo się wykończysz. Ty też. Ja przestałem, Marek. To do niczego nie prowadzi. To nie jest tak, że poszedłeś i mam wyjebane. Mimo wszystko spędziłeś ze mną prawie 4 lata. Widzę jak wyglądasz i jest mi smutno. Dlaczego wziąłeś Karła? On cię wykończy. Wyrzuciłem go nie dla siebie, tylko dla ciebie. Bo widziałem w jakie bagno cię ciągnie. Chłopie, opamiętaj się póki nie jest jeszcze za późno i przejrzyj na oczy, że wszyscy ci ludzie są... Prawdę mówisz, Geralt. On tam z tobą dla fejmu i kasy. Zrobisz, co będziesz uważać za słuszne. W poniedziałek przyjedź po Jaga. Ale alko chleje teraz, żeby nie ćpać. Wiem, że jest to ciężkie, ale da się zrobić. Próbuję ze wszystkim zerwać, ale nie umiem, bo zawsze coś. Wiesz jak jest. Ale lepiej, żebyś się najebał, niż zaćpał. Masz już serce wyjebane po energolach. Po koksie ci padnie. Weź ty się uspokój. My nie jesteśmy w żadnym stopniu twoimi wrogami, ani konkurencją. Nie zajedź się, chłopie. O, tam było coś o Podlasiu na koniec. Dasz radę znaleźć mi i wysłać fakturę za Podlasie. To jest najlepsze z tego całego streamu. Właśnie, szkoda, że tam kwota nie padła. Myśmy wiedzieli, ile tam z naszych z podatków Podlasia. No ale Warszawa znowu płaci Janosikowe, więc to z naszych podatków tam mogło polecieć. Ani konkurencją. Nie zajedź się, chłopie. Czy Ator nie jest po prawie? Wiesz, no, to, że ktoś skończył jakieś studia. Ja studiowałem psychologię, jaki tam ze mnie psycholog? Żaden. Fakt, że ja nie powiem, że nie obroniłem pracy magisterskiej, bo jej nawet nie napisałem. Na czwartym muszę wrócić i dokończyć studia. No dobrze, mamy. Wiesz, to, że ktoś studiował prawo, to nie znaczy, że jest jakimś wybitnym prawnikiem, nie? Dobra robota, Sylwek uśmiech. Dzięki wielkie, kolego Kree. Cóż my teraz możemy analizować? Sprawdźmy.